Cześć Wam. Dzisiaj weźmiemy na warsztat film pod tytułem Wczoraj znów jest dziś, bądź znany też pod innym tytułem 12 wieczorów wigilijnych. Jest to komedia koprodukcji kanadyjsko-amerykańskiej, która miała swoją premierę w roku 2004 i swoją fabułą przypomina nieco zabawną i luźną wersję Dnia Świstaka. W filmie główny bohater Calvin Carter jest bogatym człowiekiem sukcesu, dyrektorem, który nie bardzo troszczy się o twoich bliskich i zatracił swoje wartości na rzecz materializmu. W wyniku splotu wydarzeń trafia on do pętli czasowej, w której poznaje pielęgniarkę Angie, która zaczyna się nim opiekować i mówi mu, że jeżeli chce się uratować, musi sprawić, że przeżyje swój idealny wieczór wigilijny. Film nadaje się do obejrzenia dla całej rodziny, traktuje o wartościach, a także rodzinnych jakichś sprawach, więc powinien być zabawą i przyjemnie spędzonym czasem dla całej rodziny. Życzę miłego oglądania i zapraszam Was do zostawienia komentarzy, subskrypcji i łapek w górę. Dziękuję. Wczoraj znowu jest dzisiaj.